Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie ETB z dodatku Shrouded... Lost Origin. Ale jak to Lost Origin? Otóż tak się składa, że ja jeszcze z wakacji nie wróciłem. Wiedziałem, że tak będzie, więc zakupiłem ETB-ka z Lost Origin. No bo niestety dzisiaj jest premiera Shrouded Fable, a ja jestem poza domem, więc to wybaczcie, ale nie miałem jak wam tego nagrać, więc chciałem wam chociaż jakkolwiek to wynagrodzić. Może nie jest to ETB, którego oczekiwaliście, ale dla mnie to jest jeden z najbardziej pożądanych ETB-ków. Mianowicie, jak wiecie, zbieram dodatek Lost Origin, coraz mniej kart mi brakuje, ale no jeszcze daleko do sukcesu tak naprawdę. Długa droga przede mną. Zresztą kiedyś wam pokażę ten master set, jak go skompletuję. Ale póki co zostawcie lajka, suba, komentarz dla wygłodniałego algorytmu i bierzemy się za opening. Jaki jest ETB? Każdy widzi. To się nie zmienia aż tak drastycznie. Przeciąłem tak super, że prawie bym tego nie otworzył. Folieczka, folieczka i jeszcze raz folieczka. Pyk, pyk, pyk. Znaczy no tak. ETB-ki z ery Sword and Shield różnią się od ETB-ków dzisiejszych. Mianowicie nie posiadają promki, chyba że były z Holiday Setu. Powiem więcej, różnic jest więcej. Składnia zdania. Po pierwsze, zupełnie inne markery podpalenia i trucizny. One są piękne, po prostu są piękne. V-Star Marker, też spoko. Kosteczki, które nie wyglądają jak pleśń, to myślę, że duży plus. No i wtedy jeszcze były oznaczenia setów. To jest znaczek Lost Origin. A teraz mamy tylko zwykłe EX. Co jeszcze? Dividery, cegła energii, czyli tu już standardzik. Sliwy z kiratiną, czyli też standardzik. No i to, co najważniejsze dla nas, boostery. Boostery, jeszcze raz boostery. A tych w tamtym czasie było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem boosterów w ETB. Po uzbierania master setu zobaczymy, czy je skróci, czy pozostanie w niezmienionej formie, bo no, tych kart jeszcze dużo, dużo brakuje. A no, okej, okay, master set, znaczy Lost Origin jest moim ukochanym setem, to wiecie, ale no... Trudno się zbiera te wszystkie karty, bo brakuje tych najdroższych, najrzadszych, także może być różnie. Jest Inkay w reversie, którego sobie odłożę, i Dugong non-holo, więc nie zwracam za dużej uwagi, bo brakuje mi holek. Non-holo rarki mam wszystkie, bo one dropią dużo częściej, także z nimi nie było problemu. Problemem są holo rarki, bo tych nie mam wszystkich, jak się okazuje. Także Colres Experiments, to leci do grywalnych kart. Komala, jest Pikachu, jest Jinx, Litwick. Powiem tak, najgorsze jest to, że ja zbieram jednocześnie Giratiny. Więc moim bardzo dużym problemem jest fakt, że potrzebuję każdej z nich w liczbie dwóch. A tyczy się to też niestety Alt-Arta Giratiny. Tego posiadam w liczbie sztuk jeden, przynajmniej w wersji angielskiej. Bo zbieram też giratiny, więc potrzebuję jeszcze japońskie, bo giratiny zbieram japońskie i angielskie. Trudne zadanie, drogie zadanie, cóż począć, lubię stawiać sobie wyzwania. Czy coś tu będzie? No wiecie, to już jest trzeci booster, a my nadal nie mamy dropu. Powiedziałem, że nie mamy dropu. Mamy Rainbow Giratine Vista. Jej mi brakowało do kolekcji. Na pewno. Także... Okej, okay, nie było tematu. To jest karta, której brakowało. Bardzo się cieszę. Mamy tęczową Giratinę Vistar. Wiecie co, nagrywam to w dniu, jak jest Marsz Równości w Poznaniu, więc tematycznie mamy gejową Giratinę Vistar. Ja się cieszę, po prostu ja się cieszę. O kurde. Nice. Nie jestem pewny, ale w ogóle chyba miałem takiego ułamek sekundy laga, zanim dotarło do mnie, co ja właśnie wydropiłem. Także wow, wow. Ja narzekać nie będę. Jest Malamar i Porygon Z. Zobaczcie, jest Kłowet, ale to nie jest grywalny, bo to nie ten dodatek. On nie ma Nesty Sasha, że szaflujemy naszą rękę i dajemy na spód talii, a potem dobieramy dobieramy jedną kartę. Przepraszam, pomyliło mi się, bo potem Bibarelem dobieramy. I mamy Konfi grywalne, ale mi niepotrzebne. No dobra, słuchajcie, bo...
No bo trochę tych boosterów już jest. My nadal mamy tylko tą Giratinę. Czy ja coś tu jeszcze wyciągnę? Jest Ambipom. Kingdraholo. Ją mam. Ją niemal na pewno mam. I no nadal zostały nam dwa boostery, ale no to jest tylko Giratina. Okej, to jest jakby świetny drop, ale no trochę mi tutaj do szczęścia mam wrażenie, że brakuje rzeczy, szczerze mówiąc. Bo to nie jest do końca to, co chciałbym zobaczyć. Mamy Vistar Marker. Okej, to dawno nie było Vistar Markera. Rozpocho, Poliwhirl, Electric, Ghastly, Binnacle. Trochę późno mówię. Powiedzcie, co wam dropnęło w Shrouded Fable? I nie tylko w Shrouded Fable, mamy Cast Forma jako nasz drop, który... Ja już posiadam Cast Forma, ale ja się cieszę, to jest bardzo ładna karta. Powiedzcie, co wam dropnęło, nie Shrouded Fable, przepraszam, tylko Stellar Crown, bo... Nie, wróć, Shrouded Fable! Boże, dodatki mi się mylą. Co wam dropnęło w Shrouded Fable, bo jestem tego bardzo, ale to bardzo ciekawy, bo Stellar Crown to jest dopiero wrzesień, a już wiem, że wtedy też będę musiał na zapas pewnie coś nagrać i pewnie stąd u mnie pomyłka, a to jest nasz Last Pack Magic, moi drodzy! Last Pack Magic. A mamy tylko dwa dropy, przypomnę. Jeden sztos, drugi powtórka. Ale spodziewałem się, że tak może być, więc pociągnąłem dwie karty. Więc Alt Arta już wiemy, że nie ma. Jest Clefairy. Coś mamy. Jest Fałka. Ale jaka? Jest to Drapion V! Drapion V. Bardzo grywalna karta swego czasu. Dzisiaj już mniej. Ja go też posiadam, więc kolekcji nie zasili, ale zawsze odsprzedać komuś można za uczciwe pieniądze. Ja wam bardzo dziękuję za cierpliwość. To jest jeden z ostatnich filmów. Tutaj coś, co wam YouTube proponuje. Do zobaczenia następnym razem i cześć!